Zbliżają się obchody święta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku również przygotowano efektowne widowisko. Bartosz Lisiak z grupy rekonstrukcyjnej powiedział na konferencji prasowej, że w tym roku również przyjadą Rosjanie, którzy są bezpośrednio związani z rosyjską filmówką. Wspólnie z naszą zaprzyjaźnioną grupą z Moskwy oraz kilkoma innymi grupami z Łodzi, z Gdańska oraz Poznania przygotowaliśmy również spektakl historyczny Powstanie Wielkopolskie. Jednak pierwsza część naszego spektaklu nie będzie dotyczyć bezpośrednio Powstania Wielkopolskiego, tylko przysięgi pierwszego pułku piechoty polskiej, który miał miejsce 13 listopada 1918 roku przed Konkatedrą i w tym dokładnie samym miejscu chcemy również odtworzyć to wydarzenie. Drugą częścią będzie inscenizacja historyczna poświęcona walkom powstańczym na terenie wielkopolskim, gdzie walczyli obywatele naszego miasta. Krew się będzie lała, będą jakieś strzały z armaty? Oczywiście przygotowaliśmy również efekty pirotechniczne do tej inscenizacji. Będzie ich prawdopodobnie o wiele więcej niż rok temu oraz uczestników inscenizacji również zwiększy się liczba uczestników inscenizacji. Inscenizacja rozpocznie się w niedzielę o 17.15 przy Ostrowskiej Konkatedrze. O wadze tego historycznego wydarzenia opowiada Maciej Kowalczyk z Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Przed 9 dekadami, w dniu 13 listopada 1918 roku, mieszkańcy Ostrowa, nasi przodkowie, którzy wstąpili do pierwszego pułku piechoty polskiej, złożyli przed domem katolickim uroczystą przysięgę. Proszę sobie uzmysłowić konsekwencje tego wydarzenia. Było to jedno z wydarzeń Republiki Ostrowskiej. 10 listopada proklamowano fakt, iż Ostrów ma wrócić do zjednoczonej, niepodległej Polski. Utworzono polską jednostkę wojskową na terytorium jeszcze wówczas niemieckim, Królestwo Pruskie, Rzesza Niemiecka. I owa jednostka wojskowa 3 dni później, w dniu 13 listopada na niemieckim terytorium, przed domem katolickim, w mieście zamieszkałym przez Niemców, Polaków i Żydów, na oczach wszystkich owych mieszkańców składa uroczystą przysięgę. Na to ślubuje, żeby służyć wolnej i niepodległej Polsce. Było to wydarzenie bez precedensu, pierwsze w historii wydarzeń niepodległościowych w Wielkopolsce w 18 roku, poprzedzające Powstanie Wielkopolskie, na to trzeba zwrócić uwagę, 1,5 miesiąca przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Jak podkreślał prezydent Radosław Torzyński, myślą przewodnią tegorocznych uroczystości jest postać Stefana Rowińskiego, pierwszego burmistrza powojennej Polski. Wydaje nam się, że udało się kontynuować tradycję, aby święto miasta było ciekawe dla mieszkańców i miało w sobie również aspekt historyczny, jak i kulturalny. W tym roku naprawdę wiele atrakcji. W niedzielę 8 listopada i 10 listopada w święto miasta, tak jak przypada. W niedzielę widowisko na rynku teatralno-muzyczne, czy będziemy muzyczno-filmowe. Później również na rynku i w okolicach Konkatedry widowisko historyczne, nawet batalistyczne bym powiedział, i kończy się to w niedzielę kantatą jubileuszową Miasto jak na dłoni naszych ostrowskich artystów, ale również naszego ostrowskiego kompozytora Agnieszka Henryka Bączyka do libretta Wojciecha Gawłowskiego. I to w Konkatedrze o godzinie 18.00. Warto w tym uczestniczyć. A druga część we wtorek rozpoczynamy uroczystą sesją Rady Miejskiej, gdzie zostaną wręczone medale pro memoria, gdzie będzie wręczone honor obywatelstwo miasta Ostrowa Wielkopolskiego panu Henrykowi Kuberze. Później przemarsz do Konkatedry na uroczystą mszę świętą o godzinie 18.30 10 listopada w intencji miasta i naszego kraju. A o 20.00 spotykamy się w kinie Komeda na wielkim koncercie. Tym razem wystąpi orkiestra kameralna pod batutą pani Agnieszki Duczmal. I na tym koncercie, myślę, takim bardzo prestiżowym, jak dla Ostrowa, zostaną wręczone nagrody prezydenta miasta. Zapraszam wszystkich. Myślę, że na tym koncercie każdy ostrowianin, który lubi kulturę przez duże K, powinien być. Wszystkich ostrowian serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z inscenizacji historycznej tylko na Ostrów TV.